Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj sprawdzę mój najnowszy zakup z AliExpress, czyli kuchenkę na drewno. Bardzo jestem ciekawy, jak ona się sprawdzi, a przy okazji pokażę Wam, jak wykonać zwęgloną bawełnę, czyli najbardziej znaną i cenioną chubkę do krzesiwa kowalskiego. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Ta kuchenka przychodzi w takim pokrowcu z siatki. On jest taka elastyczna, ta siatka. No, nie będzie to nam za bardzo zabezpieczało plecaka przed tym brudnym wnętrzem, ale do złożenia całości jest spoko opcją. No, w zestawie no, ta kuchenka składa się z kilku części. Rusztu, takiej miseczki na paliwo stałe, czyli możemy tutaj sobie wlać żel czy jakąś kostkę użyć do gotowania. Kolejna jest taka miseczka z dziurkami, do której tak naprawdę wrzuca się to paliwo i mamy dwie kolejne części, czyli podstawę, część, w której wkładamy tą miskę, w której to wszystko nam się będzie palić. Niestety, ja miałem jakiegoś pecha i kuchenka została cała pogięta, uszkodzona w transporcie. Trochę ją naprostowałem, ale to tak powiem średnio to wyszło. Wolałbym, żeby ona była cała. Dałem tam spór na AliExpress i odzyskałem tam część pieniędzy za tą kuchenkę, więc nie jest najgorzej. Ale wolałbym produkt w pełni sprawny. No fakt, że działa. Zobaczymy, jak ona będzie działać, tak? Bo no, jest trochę powyginana, ale zobaczymy. Tą część wkładamy tutaj. Tak to wygląda. I tu teraz stawiając. O. Tu dopasowujemy tak. I na to wkładamy nasz ruszt. Tu mamy nóżki, na których stawiamy sobie garnek, jakieś naczynie, w którym będziemy gotować. Do zrobienia zwęglonej bawełny potrzebujemy jakiś pszczelny pojemnik metalowy. Ja tutaj mam jakiś po ogólnie dostępnych cukierkach. No oczywiście potrzebujemy 100% bawełnę, czyli ja tutaj mam płatki kosmetyczne, które też się nadają. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oraz materiał właśnie 100% bawełny. I takie właśnie skrawki wkładamy do tego pojemnika. No, oczywiście nie może być zbyt mocno poukładany w tym pojemniku, dlatego nie pakujmy go maksymalnie, a zostawmy trochę przestrzeni między tymi materiałami. W pokrywce robimy otwór, przez który będą nam ulatywać gazy podczas właśnie zwęglania. Dobra, to przygotujmy sobie drewno do piecyka i zaczynamy przygotowywać zwęgloną bawełnę.
na ogień. Ląduje puszka. Kilka słów co do samej tej kuchenki. Jak widzicie, działa dość sprawnie, szybko. Można przygotować sobie, zagotować wodę, czy przygotować coś do jedzenia. Spokojnie sobie da radę. Moja jest taka felerna trochę, ale nie przeszkadza to. Widać, że działa. Więc jak najbardziej jestem na tak. Zobaczymy, jak będzie za kilka miesięcy, jak ją poużywam trochę więcej. Na pierwszy raz zdała egzamin i zobaczymy, jak będzie dalej. No i dobra, zobaczmy, chwila prawdy, co nam z tego wyszło. Jest. Jeszcze z węglą na bawełnę. Zobaczcie. Posklejała się trochę, ale to nic. Tutaj jest płatek, ten kosmetyczny, taki bawełniany, a tutaj mamy te resztę ścinków z jakiejś tam koszulki bawełnianej i ta całkiem wyszła sympatycznie. Tak jak możecie tutaj zobaczyć, jest zwęglona. Zaraz zobaczymy, jak to. Mam. Nie wiem, czy widać. Jest nam ładnie, nam złapało iskrę. Bez problemu można rozpalić ogień. Zachęcam do zrobienia sobie w własnym zakresie taką węgloną bawełnę. Łapie iskry praktycznie od wszystkiego, więc w łatwy sposób za pomocą tej bawełny można uzyskać płomień, ogień i rozpalić ognisko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!